Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Troszkę mnie nie było i tutaj mam przerwę, ale nadrobię. Będzie troszkę vlogów więcej teraz. Wszystko Wam poopowiadam, co się wydarzyło, czemu mnie nie było, ile rzeczy się działo, bo działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. A tymczasem witam Was w mojej sali ćwiczeń. Zobaczcie, przyszłam sobie na aerostretching. Co prawda jestem trochę przeziębiona i chyba słychać po moim głosie, że nie jest w 100% dobrze, ale też nie jest źle. Na razie tylko boli mnie trochę gardło, więc mam nadzieję, że mnie choroba nie rozłoży, więc rozpoczynamy dzisiaj dzień aktywnie, a później o wszystkim Wam opowiem. Wróciłam już po ćwiczeniach do domu i słuchajcie, to nie był dobry pomysł. Mam wrażenie, że te ćwiczenia mnie, słuchajcie, rozłożyły i normalnie zostałabym w domu. Nie wychodziłabym nigdzie, ale mam mega ważne spotkanie i musimy jechać na drugi koniec Warszawy, bo jest to coś naprawdę bardzo ważnego, o czym myślę, że już za niedługo będę Wam mogła powiedzieć. Dlatego zabieramy się za zrobienie makijażu i słuchajcie, mam jeden świetny produkt, który pomoże mojej twarzy, bo serio wyglądam totalnie źle, mam zaczerwienione oczy, nos, a mam do tego świetny produkt i jest to CC Red Correct od Herborian. I produkt dostępny jest w dwóch pojemnościach. Tutaj mamy 45, a tutaj mamy 15 ml. Zobaczcie, te dwie buteleczki, opakowanie się od siebie różnią. To jest taki malutki, a ten jest duży, więc jak ktoś chciałby wypróbować, to ma ku temu idealną okazję. Ja właśnie bardzo lubię takie produkty o mniejszych pojemnościach, ponieważ wtedy właśnie mamy taką łatwość i możemy sobie przetestować, możemy też sprawdzić, jak ten produkt wtapia się w naszą skórę. I jest to produkt, który, słuchajcie, likwiduje zaczerwienienia, a Herborian to koreańska pielęgnacja. I słuchajcie, po nałożeniu ten produkt przepięknie maskuje wszystkie czerwone plamki na naszej twarzy i idealnie wtapia się w skórę, więc teraz to zobaczymy. Ja, słuchajcie, czuję się dzisiaj mocno średnio, naprawdę, ale liczę na to, że ten produkt po prostu zrobi mi piękną twarz, piękną skórę i że po prostu nic tutaj nie będzie widać, że jestem przeziębiona. Dzisiaj czuję, że to nie jest najgorszy dzień w mojej chorobie. Myślę, że jutro będzie znacznie gorzej. W ogóle słuchajcie, te produkty od Herboriana są przecudowne. Ja od wielu, wielu lat stosuję właśnie tę ich koreańską pielęgnację i dawno temu, nie wiem czy pamiętacie, ale moim ulubionym produktem było takie coś czarnego do mycia twarzy, to był chyba olejek i on, słuchajcie, tak genialnie pachniał, no naprawdę, no rewelacja. Produkt w ogóle jest zielony, ale po nałożeniu na skórę on się wtapia i likwiduje właśnie czerwone plamki, jakieś przebarwienia i sprawia, że ta skóra wygląda super ultra naturalnie, nie jest ciężka, oblepiona jakimś podkładem, ale daje radę. I przede wszystkim te wszystkie produkty właśnie od marki Herborian, one mają takie piękne zapachy, więc to jest na plus. To i zobaczcie, pięknie wygląda moja skóra, ale kocham naprawdę, kocham markę Herborian za zapach. Zapach jest fenomenalny i używam naprawdę wiele już kosmetyków różnych firm, ale ten zapach od Herboriana i ta konsystencja tych produktów, właśnie oni mają takie lekkie formuły, to jest coś, co po prostu uwielbiam. Nie no, kurde, powiem Wam, wyglądam prawie że na zdrową, aż Wam pokażę. No zobaczcie. No nie widać, żebym miała cokolwiek tutaj nałożone, a skóra jest pięknie wygładzona. To raz. Błyszczy się, ja lubię. Lubię ten taki właśnie bardzo delikatny, naturalny połysk. No i nie mam tutaj czerwonego nosa od smarkania, słuchajcie. Lecimy dalej, ale mam jeszcze jeden bardzo fajny właśnie produkt od marki Herborian. I to z kolei jest coś pod oczy. I tutaj mamy CC Eye. I to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo delikatny taki krem rozświetlający. I to jest coś, czego mi naprawdę dzisiaj trzeba. Tak sobie damy tutaj cyk, 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 cyk. Nie będę dzisiaj nakładała żadnego podkładu, nie będę nakładała po prostu nic. Pomaluję rzęsy i słuchajcie, będziemy udawać, że jestem zdrowa. Tutaj tak bardzo delikatnie, zobaczcie, wklepuję ten kremik pod oko i zobaczcie, jak on się fajnie blenduje. W ogóle przepraszam Was za mój głos, ale zobaczcie, jak on się fantastycznie blenduje. Już tam widzę, że się zblendowało. Nie no,
Rewelacja. I zobaczcie, tutaj jeszcze nie, ale tutaj już tak. No i wór naprawdę był bardzo duży, a tutaj mamy naprawdę bardzo fajnie rozświetloną twarz, przygotowaną pod późniejszy make-up, którego by dzisiaj nie zrobiły, albo może inaczej, zrobiły ten make-up, ale naprawdę w takiej wersji bardzo, bardzo soft, bo po spotkaniu wracam do domu, słuchajcie, i muszę zrobić pranie, będziemy dalej oczywiście żyć, bo trzeba życie ogarnąć, nawet jak człowiek jest po prostu w nie najlepszej formie, to niestety nic na nas nie poczeka. Nie no, słuchajcie, ta twarz naprawdę wygląda bardzo dobrze. Oczywiście nie patrzcie na to, no bo wiadomo, że wyglądam trochę gorzej, bo jestem chora, ale wiecie, co jeszcze zrobimy? Zrobimy jeszcze tak, że wykorzystamy sobie ten CCI, ale tutaj na policzki, żeby nam się ładnie błyszczały, żeby dawało takie naturalne glow, troszkę mi zostało tutaj na dłoni, więc sobie wykorzystamy. I teraz zrobimy tak, damy sobie trochę różu, zrobimy brwi, bo brwi to muszą być, bo ja mam, słuchajcie, swoje, takie jasne, że w ogóle gdzieś tam ta oprawa oka się tutaj tak, wiecie, rozbywa, ale wygląda to naprawdę świetnie. Jak na, słuchajcie, to, że jestem chora. To wygląda naprawdę rewelacja. Nie no, zobaczcie. Zero zaczerwienień. Fajosko. Działamy dalej, lecimy na spotkanie. W ogóle wiem, że nie wiecie jeszcze, co to za spotkanie, ale słuchajcie, musicie mocno trzymać za mnie kciuki, bo teraz dzieje się tak dużo. Jak wrócę z tego spotkania, to wszystko wam popowiadam, ale na razie trzymamy mocno kciuki i słuchajcie, afirmujemy Sylwii sukces. Sukces tego spotkania. Słuchajcie, przebrałam marynarkę, żeby wam się pokazać, jak już tak profesjonalnie i dostojnie bym wyglądała. No bo wiadomo, że nie pójdę w bluzie, to jest super ważne spotkanie, naprawdę. Rzadko to mówię, ale tym razem naprawdę bardzo mi zależy. No i tak jak ubrałam tą marynarkę i tak jak teraz patrzę na siebie, to naprawdę wyglądam całkiem nieźle i mam wrażenie, że po prostu nawet ten głos mi się poprawił, więc jest profesjonalnie i mam nadzieję, że przebiegnie spotkanie po mojej myśli, bo bardzo mi na tym zależy. Rzadko jest tak, że nastawiam się na coś, na jakichś spotkaniach i zawsze podchodzę na luzie, ale to jest coś, co no, jest dla mnie ważne i chciałabym, żeby wszystko poszło po mojej myśli, więc trzymajcie kciuki i za chwilę się widzimy. Bye! Wróciłam już do domu i nie mam najlepszego humoru. Po prostu powiem wam, że od tylu lat prowadzę biznes swój i niezależnie od tego, czy byłam młodą dziewczynką, czy powiedzmy gdzieś tam już zaangażowaną bizneswoman, można tak to powiedzieć, no bo jednak swoją działalność prowadzę od ponad 8 lat, to jest bardzo długo, to jednak ten nasz świat się kompletnie nie zmienia. I kiedy ma się do czynienia z takimi mężczyznami, takimi stricte, wiecie, biznesmenami, którzy chodzą z teczką i tak dalej, to niestety, ale zawsze na kobietę będą patrzeć tak na zasadzie, ale co ona wie, co ona może. No, więc zmarnowałam 4 godziny na słuchanie w zasadzie, bo już wiedziałam, że tam nie ma sensu się wtrącać i wrzucać swoich 3 groszy. Wiedziałam, że po prostu niczego nie uzyskam, wiedziałam, że też nie dojdziemy do żadnego porozumienia, więc przez 4 godziny, słuchajcie, ci mężczyźni, było ich 3, wałkowali jeden i ten sam temat, tak jakbym ja się nie znała na swojej branży, czyli tak jak ja bym wam teraz opowiadała o kosmosie, o którym nie mam zielonego pojęcia i właśnie oni nie są z mojej branży, ale opowiadali mi o mojej branży, więc uznałam, że zachowam się grzecznie i że po prostu dotrwam do końca tego spotkania. W przyszłym tygodniu czeka mnie jeszcze jedno podobne spotkanie, więc wtedy będziemy kciuki trzymać jeszcze mocniej. No w każdym razie dobrze, że odbyłam to spotkanie, no bo przynajmniej wiem co i jak, a mam jeszcze inne alternatywy, więc to nie jest tak, że po prostu świat mi się załamał, ale po prostu trochę mnie wkurza ta taka męska ignorancja, bo jeżeli jest kobieta, to mimo, że po prostu oni nie mają pojęcia o moim biznesie, to oni wiedzą na temat tego biznesu więcej niż ja. Więc nie udało się dzisiaj, ale chciałam wam powiedzieć, że przed chwilą byłam właśnie w łazience i zawsze przychodzę i od razu myję sobie dłonie i tak patrzę do lustra i mówię, kurde, ej, nawet wyglądam nieźle, mimo, że oczywiście zjadłam usta, to wyglądam całkiem nieźle i słuchajcie, przychodzę sobie do domu, otwieram drzwi, patrzę, a leży taka oto torebeczka pod moimi drzwiami, a ja nic nie zamawiałam. I się okazało, słuchajcie, że mój chłopak wiedział i wie i słyszy, że jestem chora i uznał, że po prostu dzisiaj mam taki szalony dzień zabiegany, że nie będę miała czasu, żeby coś zjeść i kochany kupił mi śniadanie, a już mamy godzinę 16:16, więc
Po śniadaniu ja już dawno powinnam być, ale rzeczywiście ugryzłam tylko pół bułki i stwierdziłam, że nie będę nic jadła, bo trochę się denerwowałam, a zawsze tak mam, że jak się stresuję, to po prostu nie mogę jeść, więc zobaczymy, co on tutaj dzisiaj kupił. Więc tak, pierwsze, wydaje mi się, że to będzie kawa. O nie, jaki słodziak! To nie jest kawa, to jest herbata! Wypijemy zimną. A co, zielona herbata? Jest git i zobaczymy, co tu jeszcze kupił. Nie no, powiem Wam, że mega urocze. Ja bardzo doceniam, jak ktoś właśnie robi takie małe gesty, bo te małe gesty po prostu znaczą więcej niż 1000 słów. O kurde, kupił kanapkę, którą zawsze robimy, jak jesteśmy razem, czyli jest to taka ciabata z rukolą i z szyką parmejską. Super. Odgrzeję sobie później, zjem sobie ją na ciepło. Ale to pachnie, jeszcze tam jest pesto, czuję. I jeszcze jedna rzecz. O, po polsku mówimy kurosancik. Kurosancik, słuchajcie, z pistacją mi się wydaje. Słuchajcie, teraz dłonie mi tak śmierdzą tą parmejską, ale spróbujemy. Bardzo, bardzo dobre. Słuchajcie, to leżało pod drzwiami chyba z 5 godzin. 5 godzin, bo jak wyszłam, to od razu po prostu Tomek do mnie dzwonił. A gdzie jesteś? Gdzie jesteś? 5 godzin i naprawdę zarąbiście świeżo. No wiadomo, że w restauracjach tam cukierniach też tyle leżą. Ale jednak tutaj były takie, wiecie, otwarte, więc super. Mega się cieszę i jestem wdzięczna. Właśnie a propos tych małych rzeczy dla mnie to jest super istotne. Kiedy, czy w przyjaźni, czy w pracy, czy właśnie w rodzinie, ludzie o sobie, tak wiecie, myślą. I to nie chodzi o to, żeby robić jakieś ogromne rzeczy, żeby robić sobie ogromne prezenty, tylko właśnie tak jak, słuchajcie, teraz ja jestem chora. On wiedział, że ja nie będę jadła. Dobrze wiedział, bo nie zjadłam. Zjadłam kawałek bułki, słuchajcie, którą tak zamoczyłam w wege smalczyku. I to jest super, super, super fajne, wspierające właśnie. Więc jeżeli Wy na przykład nie potraficie też okazywać na przykład uczuć, czy emocji, czy nie potraficie okazywać swojego zainteresowania, to słuchajcie, małe gesty są najważniejsze, bo to znaczy więcej niż 1000 słów. Ja słuchajcie, już jestem tego oczywiście żywym przykładem, że słowo kocham Cię na przykład nic nie znaczy, jak się okazało po wielu latach właśnie w moim życiu, ale kiedy ktoś właśnie robi takie coś, to znaczy, że po prostu o Tobie myśli i słuchajcie, szybciej jest powiedzieć kocham, tęsknię, czy cokolwiek, a jednak troszkę dłużej trzeba się nagłowić, żeby wybrać, żeby pomyśleć, żeby zamówić, żeby przyszło, więc właśnie ja też jestem zwolenniczką tego typu wyrażania uczuć i bardzo lubię właśnie robić dla ludzi takie różne małe rzeczy. Słuchajcie, ja na przykład jak moja siostra przyjeżdża, to ja zawsze lubię coś dla niej przygotować do jedzenia albo posprzątać, żeby coś było pachnącego, albo na przykład zrobić jej jakąś niespodziankę i właśnie teraz nie ma Nati. A ja zamówiłam jej skarpetki z wisiami. O, pokażę Wam. Ona ostatnio cały czas biega w tych takich butach, wiecie, typu Agi, Emu i kupiłam jej, słuchajcie, takie skarpetki z wisiami. Oczywiście dla siebie też, ale dla niej też, bo ona teraz cały czas chodzi tylko w takich butach. I słuchajcie, jeszcze w ogóle tak jako ciekawostkę Wam powiem, że ona sobie kupiła takie buty na takiej podwyższonej platformie i cały czas jej się nogi wykręcają po prostu w tych butach. I jeżeli zamierzacie sobie kupić Agi na podwyższonej platformie, to serio uważajcie, bo ja mam wrażenie, że moja siostra sobie skręci za niedługo nogę albo ją złamie, bo autentycznie Franiusiu, ale to wujcia nie kupił dla Ciebie, tylko dla mamy kupił. Więc ku przestrodze. Jeżeli chcecie sobie kupić Agi albo Emu, to obijajcie na tej takiej platformie do kostki, bo jak ja patrzę na nią, co się dzieje, to serio masakra. Ostatnio prawie się na środku ulicy zamieniałam z nią butami, mówię, Natalia, ja nie mogę na to patrzeć i po prostu Ty już 3 razy się potknęłaś i Ci się tak wygięła noga i ona, słuchajcie, wieczorem przyszła do domu, zaczęła czytać opinie o tych butach i wszyscy ludzie, w sensie tam były same takie opinie, że normalnie sobie łamią, skręcają kostki, więc uważajcie na to. Ale do innych butów będzie miała właśnie te skarpety z wisiami. Są mega cute, no i właśnie ja kocham takie rzeczy. Kocham robić dla ludzi różne takie małe właśnie niespodzianki. No już się nie mogę doczekać, słuchajcie, żeby ona przyjechała, żeby dać jej te skarpetki. No, także to jest super. Jestem super wdzięczna, więc zaraz się zabiorę za jedzenie mojego tutaj kurosanta. I wiem, że nie chcecie, bo już mi ostatnio powiedzieliście, że Sylwia, Ty nic nie robisz, tylko ciągle sprzątasz,
albo gotujesz. No ale słuchajcie, moi drodzy, no, to co ja mam robić? No tak wygląda moje życie. Ja słuchajcie, albo ćwiczę, albo sprzątam, albo gotuję, albo jestem w pracy. Jak jestem w pracy, no to się muszę zająć klientem i nie chcę po prostu być jak ta głupia, wiecie, wariatka, która lata z kamerą, vlog się nagrywa. No nie. Wtedy potrzebny jest ten profesjonalizm, który dzisiaj mnie nie uratował na spotkaniu. Ale potrzebny jest ten profesjonalizm i ja wtedy, słuchajcie, się totalnie wyłączam, odcinam. A kiedy ja nagrywam vloga, to ja spędzam z Wami czas, przy okazji ogarniam w domu. Wiecie, dla mnie to jest super przyjemne, że ja mam tą kamerę, autentycznie, ja w ogóle od dziecka uwielbiałam robić coś, kiedy obok był ktoś inny. I na przykład uwielbiałam sprzątać z siostrami, które siedziały, bawiły się, a ja sprzątałam. Kochałam robić na przykład, nie wiem, pranie, albo wieszać pranie, prasować, jak ktoś tylko obok był. Ja po prostu uwielbiam spędzać czas z kimś, bo po prostu jest mi przyjemnie. I kiedy ja sprzątam i jestem z Wami, jest ta kamera, to ja autentycznie wyobrażam sobie Was, że Wy tam jesteście i mi się super sprząta. Czy Wy myślicie, że ja bym się zmobilizowała dzisiaj z chorobą, żeby posprzątać dom? Nie, ale mam Was. I Wy musicie mnie, słuchajcie, gdojki małe, kochane, wspierać w tym, a nie pisać mi, Boże, znowu sprzątasz, jesteś nudna. No kurde, no tak wygląda życie dorosłego człowieka. Jesteśmy nudni, bo w kółko dzieje się to samo. I teraz już tak nie żartując, nie śmiejąc się, to ja nie chcę wymyślać, słuchajcie, na siłę jakiejś aktywności, bo nie chcę chodzić na siłę, wydawać kasy, żeby kupić jakieś rzeczy w sklepie, albo żeby jeździć po jakieś dodatki do dołu i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego robić, słuchajcie, bo ostatnio wydaję dużo, dużo mniej niż więcej i pozbywam się rzeczy, żeby mieć ich mniej, bo tak jakoś psychicznie czuję się dobrze. Nie lubię szpargałów. Szpargałów? Szpargałów. Jest coś takiego w ogóle? Jest takie słowo? Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że tak się mówiło u mnie w domu, szpargały. Wiecie, o co chodzi, gratów po prostu. I nie chcę na siłę kupować jakieś rzeczy pod content, żeby później co, je rozdawać albo coś, no po prostu nie. Więc albo spodoba Wam się sposób mojego życia i będziecie zainteresowani, albo nie. Bo ja, słuchajcie, nie chcę po prostu robić czegoś na siłę i nie chcę na siłę szukać aktywności, nie chcę też na siłę nagrywać innych ludzi, żeby po prostu Wam było ciekawiej. Bo to nie jest moje życie. Ja, słuchajcie, życie mam takie właśnie, jakie widzicie w domu dzisiaj. Dzisiaj jestem sama, moja siostra wraca jutro, więc posprzątamy chatę, trochę ogarniemy. No i tak. Nic nie ma w tym ekscytującego. Ja wiem, ale no jest jak jest. Jesteśmy, kurde, dorośli. I tak to wygląda, przynajmniej u mnie. Zabieramy się ze sprzątanie, bo tutaj serio kuchnia nie jest zbyt czysta, więc ogarniemy, a później Wam poopowiadam, czemu tak długo nie nagrywałam vloga, ale teraz nagram kilka pod rząd, więc to się, słuchajcie, wyrówna, więc niby mnie nie było, ale będę i nadrobię. Słuchajcie, co się kojarzy z chorobą? To mandarynki, więc kupiłam dzisiaj mandarynki i będziemy wieczorem jeść. Zobaczcie, jak lśni. I słuchajcie, tutaj przygotowałam sobie już garnek, bo zrobimy przepis na przeziębienie, którego się nauczyłam, słuchajcie, jak pracowałam w telewizji. Dawno, dawno temu pracowałam w telewizji przy takich programach z metamorfozami. I właśnie kiedy ktoś był chory i trzeba było się szybko wyleczyć, to robiło się tam taki napar. I potrzebne do tego był... Potrzebne do tego były... Były. Imbir. Cytryna i miód. I słuchajcie, imbiru nie trzeba obierać ze skórki, tylko trzeba go pokroić na takie plasterki. Już Wam pokażę. Cyk. I zaczynamy od imbiru. I ten imbir ma się gotować w wodzie 15 minut. I później dodajemy cytrynę. Możemy też wycisnąć sok z cytryny. No i wiadomo, miód. Miód dodajemy do smaku, no bo wiadomo, że w gorącej temperaturze to te wszystkie te właściwości ubierają. Ale miód dodajemy do smaku i to jest taki mega, mega rozgrzewający napar. Słuchajcie, ja mam tutaj tyle tego imbiru, zobaczcie. Cyk, 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 w ogóle słuchajcie, mam jakiś problem ze światłem. Tam czerwono, tu coś, jak zmieniam światło, to nagle jestem przezroczysta. Więc nie wiem, po prostu nie sprzyja mi dzisiejszy dzień, ale nastawiamy się tylko pozytywnie. Plusem jest to, że zrobiła mi się aktualizacja Thermomixa, o którą się dopominał bidny Thermomix chyba od 4 miesięcy, więc coś zrobiliśmy. No i teraz tutaj
wrzucam to do gara i zalewam wodą. Zalewam na oko. Ile to jest? Litr wody. I tam jeszcze pamiętam, że ktoś z ekipy dodawał sobie szczyptę pieprzu cayenne, ale my tego nie zrobimy. Zajmiemy się teraz krojeniem cytryny. Pamiętam, że mieliśmy raz jakieś takie nagrywki wyjazdowe gdzieś na Śląsku, w jakimś hotelu. I słuchajcie, po prostu ja ledwo stałam na nogach, a musiałam robić włosy. Jeszcze tam włosy, to tam kij, bo człowiek jak robi włosy, to wcale nie musi dobrze wyglądać, bo to akurat nie było nagrywane. Ale właśnie później były takie wywiady, tak zwane setki, że trzeba było stanąć i powiedzieć: no słuchajcie, Ania miała smutną, zmęczoną twarz i postanowiła wykonać jej rozświetlający kolor w złocistym odcieniu, aby nadać jej świeżości, lekkości, wyrazu. Ta skóra teraz się po prostu prezentuje promiennie, wiecie jak jest, no nie? No, no i kiedy człowiek jest chory, to uwierzcie mi, że po prostu nie ma totalnie żadnej wedy. A, dodam już cytrynę. Ani po prostu też nie wygląda, wiecie, ja po prostu miałam jednego wielkiego gila w nosie i nie miałam po prostu siły nawet robić tych włosów. I tam nagrywaliśmy, z tego co pamiętam, to 3 albo 4 dni i cały czas piłam ten napar. I słuchajcie, po 2 dniach, to normalnie, jak rękę odjął, byłam super zdrowa i kiedy naprawdę dopada mnie takie mocne przeziębienie i czuję, że już będzie bardzo źle, to ten napar jest idealny. On tak, słuchajcie, rozgrzewa od środka, jest ci ciepło, też jest smaczny, no bo jak się doda miód, to jest smaczny. No i właśnie to jest taki, powiedzmy, że naturalny antybiotyk, a jednak teraz wydaje mi się, że większość osób jednak w domu ma ten imbir i cytrynę, przynajmniej u mnie w domu zawsze, nawet jak byliśmy dziećmi, to w domu była cytryna, imbir troszkę później. Także jeżeli coś Was łapie, albo nawet zapobiegawczo, to Wam serio super polecam, bo to jest całkiem przyjemne w smaku. No i też na przykład można sobie dodać jakieś goździki albo żurawidę, wiecie, można to ulepszyć, ale to jest takie lecznicze. Dzisiaj ja nic więcej nie mam, więc będę piła to. Tutaj mam miód od mojego Maciejka z salonu. Zawsze mi daje takie super rzeczy. Jego rodzice, właśnie mówiłam Wam o tym już wiele razy, ale prowadzą sad i kurczę, zawsze i te owoce, a dam sobie tyle, a co? I te owoce, zawsze takie pyszne i przynosi i różne inne fajne rzeczy. To jest bardzo, bardzo miłe. No i ja kocham miód, kocham miód. I słuchajcie, już ostatnio, bo ten mi się kończy, już się mnie zapytał, czy potrzebuję dostawy. I zobaczcie, tutaj mam od niego, widać to czy nie, kolejny. I zobaczcie, jak one się różnią kolorem. Nie mam zielonego pojęcia, czy to inne miody, ale kolorem się różnią. Natomiast do smaku są fenomenalne. Mieszamy miód i idziemy dalej. Zobaczcie, już tutaj przygotowałam sobie moje stanowisko do nagrywania, do pracy. Miałam jeszcze posprzątać tutaj kanapę, ale Bogdan śpi, więc stwierdziłam, że nie jest źle, chociaż jednak jest źle, widzę, że jest źle, ale nie będziemy go budzić, więc mamy napar i zasiadamy do roboty. Dużo osób pisze, że jak to jest super mieć własną firmę i tak dalej, pracować dla siebie. I oczywiście jest w tym sporo racji, no bo jednak fajnie jest pracować dla siebie, ale ja na przykład teraz, słuchajcie, mam teoretycznie wolny wieczór, a muszę pracować, no bo pracuję dla siebie. I usiadłam sobie tutaj na ziemi, słuchajcie, mam 3 telefony, 2 służbowe, 1 salonowy, 1 służbowy, plus 1 mój prywatny, z którego mam dostęp do Instagrama salonowego między innymi. No i słuchajcie, teraz będę musiała odpisywać na maile, też dawać kontroferty na tych mailach, będę musiała się po prostu skupić i porobić tej dużo rzeczy, będę też zapisywać klientów, ponieważ już salon dzisiaj nie pracuje, więc jeżeli jakiś klient będzie chciał się zapisać przez Instagram, no to to już jest na mojej głowie i bardzo często naprawdę siedzę do późnych godzin, typu na przykład, nie wiem, 3 w nocy, a ja dalej zapisuję klientów. I to tak się wydaje, że prowadzenie biznesu jest świetne, ale kurczę, słuchajcie, prowadzenie własnego biznesu też ma, słuchajcie, takie ciemne strony, a zwłaszcza praca z klientem, że to nie jest takie super, jak się Wam wszystkim wydaje, bo ja czasami, słuchajcie, naprawdę pragnęłabym, nie to, że chciałabym, ale pragnęłabym wręcz, żeby pójść gdzieś na 8 godzin dziennie, a później mieć po prostu wyłączoną głowę. Wiecie, że wychodzicie z pracy i zostawiacie tą pracę w miejscu pracy, po prostu. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Oczywiście ja nie mówię, że nie, bo tak, oczywiście, że prowadzenie własnego biznesu bywa cudowne. Natomiast słuchajcie, jest to naprawdę nieustanna walka. Nieustanna walka, czasami jest tak, że musicie coś wymyślić, nie macie weny.
albo jest jakiś problem, który teoretycznie jest problemem nie do rozwiązania i ciągle główkujecie, główkujecie i to naprawdę spędza Wam sen z powiek i no nic mi w życiu tak dużo stresu nie przysporzyło jak ta praca dla siebie samej. A wcześniej wykonywałam dokładnie to samo, tylko dla kogoś innego i wydawało mi się, że było piekielnie ciężko, bo było, miałam trochę więcej obowiązków na głowie nawet niż teraz mam, a ja teraz jestem szefem, miałam dużo więcej obowiązków na głowie niż teraz mam na pewno, ale jednak to nie było u mnie, nie wydawałam swoich pieniędzy, jakoś tak wiecie, nie miałam takiego strasznego obowiązku po prostu ciążącego na sobie, wiecie, bo jednak zawsze był nade mną szef, który nad wszystkim czuwał, mogłam się go poradzić, mogłam go zapytać, wiedziałam, że on jest potężny, że on jest silny, on ma władzę, on ma ostatnie słowo, jest decyzyjny, a ja jedyne co, no to wiadomo, że gdzieś tam przychodziłam do niego z tymi pomysłami i różnymi systemami rozwiązań danych sytuacji, a jednak jak się jest u siebie, to nie ma się kogo doradzić, nie ma się kogo zapytać, bo to Ty jesteś tym bossem, tym człowiekiem, który wszystko powinien wiedzieć, a nie zawsze tak jest. No więc słuchajcie, teraz myślę, że z jakieś 2 godziny mi to zajmie odpisywanie na to wszystko. O, też mam mnóstwo wiadomości i telefonów, bo zawsze jak zaczynam nagrywanie, to wyciszam sobie telefon, bo zawsze mi wszyscy przeszkadzają, kurde, a ja jestem taką osobą, że jak się oderwę od czegoś, co robię, to na przykład później mi mija 5 godzin i ja sobie przypominam, ej kurde, ja nagrywałam vloga. No, więc zobaczę tutaj, o matko boska, 1 500 100 900. Tak Wam pokażę, mam nadzieję, że nic tu nie będziecie widzieć, ale tutaj to są wiadomości wszystkie, na które ja muszę odpisać. Matko kochana. Trzeba się cieszyć, że z tą chorobą już nigdzie nie muszę wychodzić z domu, poza oczywiście spacerem z tymi sierściuszkami. W ogóle jestem ciekawa, czy na przykład bylibyście zainteresowani właśnie takimi pogadankami odnośnie prowadzenia własnej firmy, bo często jest tak, słuchajcie, że ja się spotykam z moimi koleżankami i one sobie myślą tak, wow, Ty to masz po prostu życie. I mam wrażenie, że ludzie postrzegają moje życie zupełnie inaczej. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że moje życie to jest przede wszystkim jeden wielki rollercoaster. Po drugie, mnóstwo stresu, niepewności, właśnie jakichś takich przykrych doświadczeń z, tak jak dzisiaj na tym spotkaniu. To jest nieustanna po prostu taka walka, wiecie, z wiatrakami. I gdyby człowiek nie był silny, gdyby człowiek nie miał takiego zaplecza, tak jak ja mam zaplecze i wiedzę, no bo jednak jestem bardzo kompetentna w swoim fachu, dużo się szkoliłam i dużo też osób ja wyszkoliłam, bo to są setki, nawet więcej ludzi rocznie, to kurde, nie wiem, gdybym sobie tak pomyślała, że mogłabym być taką zwykłą Sylwią, rozpoczynającą swój biznes, Sylwią, która rozpoczyna przygodę z fryzjerstwem, słuchajcie, ja chyba bym się poddała. Naprawdę, poddałabym się. To trzeba mieć naprawdę twardą dupę i silny charakter i potrafić czasem zacisnąć zęby, co nie jest łatwe. I kurde, cały czas trzeba walczyć z tymi mężczyznami, ja mam takie wrażenie. Ostatnio mam bardzo dużo spotkań różnych i to są wszystko te spotkania właśnie biznesowe odnośnie nowych projektów i tak dalej. I ja mam wrażenie, że po prostu z tymi mężczyznami trzeba walczyć. Ja jestem ciekawa, jak wygląda takie spotkanie biznesowe samych mężczyzn i jak oni ze sobą rozmawiają, bo ja czasem mam wrażenie, że kiedy ja się na coś nie godzę, to no normalnie oni podnoszą głos, wiecie, i ja wtedy wkraczam i mówię, że ja nie będę rozmawiać takim tonem i że proszę zmienić ton, bo ja jestem uprzejma i miła i nie zawsze się trzeba zgadzać, ale po to tu jesteśmy, żeby dojść do jakiegoś kompromisu, wiecie. A jestem ciekawa, jak oni między sobą rozmawiają. Ciekawe, jakby tak po prostu być takim człowiekiem niewidzialnym na takich męskich spotkaniach, bo serio, po prostu ja mam złe doświadczenia z tymi mężczyznami na tych wszystkich spotkaniach, a niestety prawda jest taka, że kiedy coś trzeba załatwić, kiedy człowiek tak jak ja się rozwija i gdzieś tam zasięga różnych tematów około fryzjerskich i około instagramowych i nie tylko, no to jednak te tematy są często pokrewne, ale jednak tak bardzo odległe, że to jest męski świat. I to by się nadawało na specjalny odcinek i żeby po prostu nagrała coś z ukrytej kamery. Oczywiście nigdy tego nie zrobię, ale wiecie, to jest dla mnie dziwne, niezrozumiałe. Bo jednak mam wrażenie, że mężczyźni kompletnie kobiet nie traktują poważnie. Kompletnie. No dobra, idziemy teraz pracować. Pa
strasznie na bossa. Obudził się. Ja, słuchajcie, nie zmieniłam pozycji od 50 minut. To jest szok. I znowu tu jestem, w tej łazience. Myślałam, że ten vlog dzisiaj będzie dłuższy, ale z tego względu, że dosłownie mnie rozkłada, zrobimy już wieczorną pielęgnację. I słuchajcie, zauważyłam, że w przesyłce od Erborian miałam dwa produkty, których nigdy wcześniej nie używałam. Mianowicie tutaj mam olejek i żel. Produkty wyglądają tak, a ja, i to doskonale wiecie, że moim ukochanym, najukochańszym po prostu produktem ever do zmywania make-upu jest Erborian, ale ten olejek, to jest balsam, o, okej. Zobaczcie, to jest taka konsystencja i biorę sobie zawsze ten balsam, myślałam, że to olejek, i rozpuszczam w dłoniach i zmywam make-up, ale chętnie spróbuję czegoś nowego, więc zobaczmy tego olejku do deła kijaszu. O, mały katar, ale czuję. Pięknie pachnie. Zobaczymy, czy będzie w stanie zastąpić mój ukochany tamten. Bo tamten, słuchajcie, naprawdę, no, uwielbiam go. Już chyba 2 lata jest moim ulubionym olejkiem. Może nie 2 lata, bo mam go od... chyba od stycznia. To 2 lata nie będzie. O, plusem jest to, że dokładnie tak samo jak w tamtym... Słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. Ja tutaj... pocieram oczy, mogę otworzyć i mnie normalnie nie szczypie. A już wspominałam Wam przy okazji innego filmu, że właśnie ja sporo tych olejków właśnie do zbywania make-upu przetestowałam, bo ja, słuchajcie, miałam taki problem z rzęsami, moje rzęsy tak rosną w dół i jak ja pocierałam płynem micelarnym, to straszne mi się robiły tutaj kurze łapki. A już później zwracamy na to uwagę i trzeba się troszczyć o swoją twarz. Nie no, to jest super fajne i przyjemne. Naprawdę, bardzo, bardzo fajny produkt do zmywania make-upu. W ogóle to jest świetne, że zobaczcie, ile to ma. 30. Nie, nie, nie. Ja to, moi drodzy, będę oszczędzać. Oszczędzać. Bo to jest w sumie duże. 80. Ale to jest w sumie duże i jest dużo cięższe od tego, więc to będę miała idealne na wyjazdy. Więc teraz już będę oszczędzać. W ogóle mam taką beznadziejną, słuchajcie, wodę w tej Warszawie, że mega długo mi się nagrzewa ciepło. Jak już się nagrzeje, to jest gigantycznie gorąca i zawsze się myję tutaj, w tej umywalce, albo za ciepłą, albo zimną. Dobra, jest w miarę, to wyłączymy. I teraz użyjemy sobie tutaj tego żelu do mycia. Kurczę, uwielbiam takie produkty właśnie, takie malutkie. Na wyjazd są fajne, do torebki. O, dokładnie ten sam zapach. I słuchajcie, mówiłam Wam, że ja miałam wcześniej taki właśnie olejek do zmywania make-upu właśnie od marki Erborian. I on był ciemny, taki czarny. I słuchajcie, to jest dokładnie ten sam zapach. Ja zawsze po prostu odpływałam. Jak ja miałam twarz, to normalnie stałam pod prysznicem i ja się rozkoszowałam tym zapachem. Nawet jeżeli macie coś innego, macie jakieś swoje ulubione produkty, to jak będziecie w sklepie, gdzie będziecie mogły powąchać ten zapach, to zróbcie, bo serio jest zajebisty. Ja rzadko kiedy w ogóle zachwycam się tak zapachami, ale to trafia naprawdę 100% w moje gusta, a też ostatnio bardzo dużo rzeczy testowałam też do salonu, do tych wszystkich właśnie spa, do masaży, do tych rytuałów i ja po prostu zapachy to po prostu przetestowałam wszystkie możliwe i rzadko który robi na mnie takie wrażenie. To jest właśnie zapach, którym się zachwycam, a rzadko to się zdarza. Słuchajcie, nawet po tym żelu jestem w stanie otworzyć oczy i mnie nie szczypie. Więc bardzo fajnie, bo ja mam naprawdę bardzo, ale to bardzo wrażliwe oczy. Kurczę, czuję, że ta skóra jest taka przyjemna w dotyku. Uwielbiam właśnie, jak są takie produkty, które oczyszczają skórę, ale nie robią takiego napięcia. Strasznie mnie to denerwuje i sprawia, że się zniechęcam do kosmetyku. W ogóle też tak czasami jak się zastanawiam na tym, jak ewoluowała moja pielęgnacja twarzy, jejku, pamiętam, że ja tak naprawdę... to nigdy nie stosowałam jakiejś pielęgnacji, w ogóle miałam problem z nałożeniem kremu i naprawdę, bardzo, bardzo rzadko nakładałam cokolwiek. I właśnie to YouTube mnie zmotywował do tego, żeby robić sobie właśnie te wszystkie, słuchajcie, pielęgnacje i rutyny i tak dalej, bo zawsze chciałam sobie tak robić, jak te dziewczyny właśnie, że sobie robiły tyle tych produktów, nakładały na twarz i słuchajcie, pamiętam, że nawet ja tak, słuchajcie, jak od... co ja tutaj ciągle mówię, słuchajcie? Mam takie wrażenie, że tak. Pokazałam Wam palucha, który jest wstrętny. Idę jutro do lekarza z tym palcem, którego wsadziłam w drzwi, będąc u Tomka.
nie ma co się śmiać, bo słuchajcie, naprawdę wygląda to... To jest słowo, które muszę wyplewić ze swojego słownika. Mam wrażenie, że ciągle mówię słuchajcie, słuchaj. Ale nagrywanie jest pod tym względem dobre, bo człowiek może zobaczyć z boku, jak gada. Czasami jak głupio gada. I dzięki YouTube'owi, dzięki temu, że nagrywam, wy nie zwracaliście mi na to uwagi, ale ja zwracałam. Mówiłam kiedyś bardzo często mega. I tak oglądałam to i siebie... Oglądałam to i się zastanawiałam, kurde, Sylwia, jest tyle zamienników na słowo mega, czemu akurat wybierasz słowo mega? I naprawdę, bardzo się kontrolowałam i przestałam tak mówić. Później miałam kolejne słowo, to było naprawdę. Cały czas mówiłam, nie no, naprawdę, naprawdę, no naprawdę, naprawdę. I sobie myślę, Jezu, no przecież jak nawet się opowiada jakąś fajną historię, prawdziwą, i się mówi co drugie słowo naprawdę, to to brzmi jak nieudane kłamstwo. I teraz mam... Kolejne słowo, słuchajcie, słuchajcie i nad nim będę pracować. I teraz już bym użyła tego słowa, ale nie, nie, nie. Oduczamy się. I to jest właśnie fajne, że człowiek ma możliwość z boku zobaczenia, posłuchania siebie i czasami naprawdę... A nie, to miało być słuchajcie, jest git, to użyte jest git. I czasami... No ja nie mogłam dowierzyć, że ja gadam takie kocopoły. Albo kolejna rzecz jest taka, że ja miałam zawsze problem ze słuchaniem, bo tak jak ostatnio mi napisaliście, że mam się zdiagnozowana ADHD, no to ja już też tam wcześniej chodzę sobie do, oczywiście na terapię i tak dalej, więc tam wiem co i jak, no nie? No, ale ogólnie ciężko jest mi się skupić, sfokusować. I miałam takie poczucie, że kiedy spotykam się z kimś i rozmawiam, to ja, słuchajcie, się spinam cała, ale tak spinam, że na sztywno normalnie. I ja patrzę na kogoś i sobie myślę tak, tylko nie przerywaj, słuchaj do końca, słuchaj do końca, skup się na tym, co ktoś mówi. I wiecie co? W efekcie zielonego pojęcia nie mam, co ta osoba do mnie mówi. Bo jestem tak skupiona na tym, żeby nie przerywać, żeby się nie wtrącić. Oh, więc mega jest ciężkie, żeby właśnie tak podzielić to, żeby rozmawiać, przerywać, żeby ta rozmowa była płynna, ale ja po prostu mam problem ze skupieniem. No i właśnie, kiedy nagrywaliśmy od wielu, wielu tam lat na moim kanale i Q&A, jakieś tam rozmowy z ludźmi, to ja podczas tych nagrań mogłam zobaczyć, jak ja się zachowuję okiem tego rozmówcy. I to skłoniło mnie do tego, aby nad sobą pracować. Aby pracować nad sobą, aby po prostu móc się skupić, móc bardziej oddać tej rozmowie, aby wyłączyć wszystkie myśli, bo to nie jest tak, że ja się nie skupiam, bo mnie nie interesuje ta rozmowa. Mnie to interesuje, tylko w momencie, w którym u mnie w mózgu następuje stan skupienia, to ja już myślę tak, o Boże, Sylwia, czy tam wyłączyłaś ten garnek, w którym gotowałaś napar? Czy przypadkiem ten napar nie jest na ziemi i Bogdan nie zje na przykład imbiru i czy po prostu nie będzie go bolał brzuszek? Czy zamknęłaś salon? Czy ostatniej klientce podałaś tą herbatę, o którą Cię prosiła? Ja mam takie randomowe, słuchajcie, rzeczy, które mi do głowy po prostu wpadają. I to jest ten problem. Ale właśnie dzięki nagraniu pracuję nad sobą i czuję już sama po sobie, że jestem dużo, dużo, dużo lepszym rozmówcą niż wcześniej byłam. Dlatego to jest fajne. Można sobie tak właśnie spojrzeć na siebie trochę innym okiem. Gorzej też jest, słuchajcie, jak ja z kimś rozmawiam, jestem tak skupiona na tej rozmowie, że myślę sobie, dobra, zapytam o to, zapytam o to, zapytam o to, a później tam, nie wiem, za 2 minuty na przykład jest koniec, nie? A ja mam takie i pamiętam tylko ostatnie zdanie, nie? Tragedia. Jestem ciekawa, czy ktoś też tak ma jak ja, ale o dziwo, na przykład, nigdy nie miałam problemu z tym, żeby nauczyć się czegoś na pamięć. Jest to ciekawe, jakby to było teraz. Bawię się legitację zakończoną. Później pójdę sobie, jak mi się to wszystko wchłonie, pójdę sobie pod prysznic i wejdę w gruby, grubaśny dres i sweter, bo jest mi dość zimno i idę sobie zażyć właśnie jakieś lekarstwa. I tak mniej więcej za godzinę pójdę z psiakami i pójdę spać. Ale czasami są takie dni, jak dzisiaj. Przynajmniej wiecie, że byłam na spotkaniu, z którego wyszło... Zero. Zero. Ale jak widzicie, humor mi dopisuje wciąż, więc chociaż tyle. I widzimy się w kolejnym vlogu i teraz Wam obiecuję, że będzie vlogów więcej, bo nadrobię to, że mnie nie było. Pa, pa!